Jego. Proszę bardzo. Na sam temat jeszcze Milton Friedman mówił, że inflacja jest ukrytą kradzieżą największą, jaką rząd robi, bo co roku zmniejsza wartość dolara poprzez inflację i w ten sposób ceny rosną. Ale w odwrotności, dezinflacja jest subwencją dla tych, którzy posiadają kapitał, prawda? No dobrze, no i co? To znaczy, jeżeli inflacja jest czymś złym i dezinflacja jest czymś dobrym, według powiedzmy takiego aksjomatu, to system, który by uniemożliwił, powiedzmy, nie uniemożliwił, dałby incentywę, żeby trzymać pieniądze. To jest proces dezinflacji. Codziennie, jeszcze dokończę, codziennie powiedzmy wartość mojego konta, czy 100 zł rośnie, więc nie opłaca mi się dawać pożyczki. Niestety, większość z nas ma jakieś długi, tak, więc i powiedzmy, jakakolwiek rozwój jest, żeby mieć jakikolwiek rozwój, żeby mieć jakąkolwiek gospodarkę, trzeba mieć jakieś długi. Nie można operować. No, jeżeli się chce. Dlaczego? Proszę pana. Dlaczego trzeba mieć długi? No, na przykład, no, najprostszy sposób prowadzenia gospodarki. Chłop obsiał pole, prawda? Przy pomocy konia tam je zaorał i tam zabronował, obsiał, potem skosił, wymucił zboże. Tego zboża mu się urodziło tyle, że może wyżywić tego konia, własną rodzinę i jeszcze sprzedać. No, wykonał obrót gospodarczy, nie zaciągając żadnego długu. Dlaczego pan mówi, że to jest bez długu niemożliwe? Powiedzmy poprzez bez pieniędzy jest możliwe, ale my mówimy tutaj o systemie, gdzie pieniądze istnieją. Ale, no tak, i ale mówimy też o przedsiębiorstwach, które są o wiele większe, więc żeby na przykład wylecieć w kosmos, tak, żeby robić większe projekty, potrzebny jest jakiś dług. To można powiedzmy porównać, jeżeli mogę dokończyć, tak. To można porównać to powiedzmy do jakiejś obietnicy, tak? Ja obiecuję, że jeżeli pan skosi mi powiedzmy trawnik, albo jeżeli pan wypowie taką miłą i ważną prelekcję, jak dzisiaj wieczorem, to ja wtedy kupię od pana książkę, tak? To jest pewna taka obietnica wymiany. I oczywiście tutaj nie jest. Znaczy znam lepszy przykład, jeśli dobrze, pan pozwoli. Tak. Ferdynand Lesseps wpadł na pomysł przekopania kanału Suezkiego. Oczywiście on był inżynierem, więc pieniędzy nie miał. Ale pamiętam takie zdanie, które w moich czasach studenckich mieliśmy takiego profesora Buczkowskiego od prawa gospodarczego i on nam powiedział tak, proszę państwa, w ekonomii wynalazek akcji jest tak doniosły, jak w technice wynalazek koła. No więc co zrobił Lesseps? Rozpisał subskrypcję na akcje kanału Suezkiego i od takich czułaczy, takich niewielkich, bo to nie wcale nie jacyś krezusi się na to składali, tylko miliony ludzi, ponieważ on i te miliony ludzi uwierzyły, że z kanału Suezkiego będzie dochód, że te pieniądze, które oni tam, za które oni kupią te akcje kanału Suezkiego, to im dadzą większy dochód niż na przykład gdyby, no nie wiem, kupili akcje tam jakiejś linii kolejowej, prawda, czy tam lokalnej. No i Lesseps zebrał pieniądze na budowę kanału Suezkiego, go przekopał. No i rzeczywiście akcje kanału Suezkiego przynosiły wysokie dywidendy. Także można i tak robić, tylko że to, wie pan, no ja bym wolał unikać takich kategorycznych stwierdzeń, że nie można prowadzić działalności gospodarczej bez zaciągania długu. Można. No można, no pokazałem to panu ale jeżeli
kategorycznie inflacja jest kradzieżą poprzez, powiedzmy, dewartościowanie pieniędzy. Dezinflacja jest subwencją dla tych, którzy posiadają kapitał. I w momencie czy w systemie, gdzie powiedzmy pieniądze są oparte na złocie, to ci, którzy posiadają złoto, co roku dostają subwencje i nikt nie będzie dawał żadnych pożyczek. To się stało w latach 20. w kryzysie, powiedzmy, spowodowanych w bankach w Ameryce. A ci, którzy nie posiadają złota, też na tym korzystają. Byłem kilka lat temu w kopalni złota w Arizonie. No i tam, to już nieczynnej kopalni złota, ale okazało się, że można tam zjechać na dół. No i tam przewodnik nam objaśniał, jak to ta kopalnia funkcjonowała, że było czteroosobowa taka ekipa, która górnicza, i piąty tam im ostrzył narzędzia, bo oni wykuwali otwory, potem zakładali dynamit, mniej więcej uzyskiwali w ciągu jednego dnia roboczego tonę skały. I z tej tony skały tam kopalnia miała uncję złota, która wtedy kosztowała 20 dolarów. Każdy z tych górników zarabiał 2 dolary dziennie, a ten, co im ostrzył narzędzia, dolara. Czyli mieli 9 dolarów na płacę i 11 dolarów kopalnia miała z tego urobku. I jak sobie to podliczyłem, tylko wtedy, jak mówię, uncja złota kosztowała 20 dolarów. Teraz kosztuje tam 1600, już nie pamiętam, to się zmienia cały czas, ale no mniej więcej w tym przedziale. Jak podliczyłem sobie według ceny złota, to zarobki w Stanach Zjednoczonych nic się nie zmieniły od 150 lat, ale tylko w stosunku do ceny złota. Natomiast w stosunku do innych towarów jak najbardziej. Jest takie pojęcie bezwzględnego zubożenia. Bezwzględnego zubożenia. W 1948 roku przeprowadzono w Ameryce takie badanie nad koszykiem dóbr. Ile pracy trzeba na to, żeby ten koszyk dóbr sobie kupić? No i okazało się, że praca jednego człowieka średnio zarabiającego to wystarcza na zakup tego koszyka dóbr. 30 lat później powtórzono te badania i okazało się, że praca jednego człowieka już nie wystarczy. Już ponad półtora człowieka musi pracować. I to nazwane zostało bezwzględnym zubożeniem. No takie są skutki inflacji. Takie są skutki inflacji. Inflacja jest, tak jak Milton Friedman słusznie zauważył, jest kradzieżą. A gospodarka nie może być oparta na kradzieży. A co do tego, jaki pieniądz, no to bardzo prosty test wystarczy zrobić. Co by państwo sobie schowali na czarną godzinę? Co by państwo woleli mieć na czarną godzinę? Czy złoto, czy papierowe pieniądze? Proszę? Nie, nie, ale jakby trzeba było wybrać. Czy złoto, czy papierowe pieniądze? Nie, to, ale to nie to. Złoto, jasne, prawda? Dlatego na tym się opiera to słynne w ekonomii prawo Kopernika Greshama, że pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy. Bo jeżeli mam pieniądz lepszy, czyli złoto, no to nie rozrzucam go na prawo i lewo, tylko go chowam na czarną godzinę właśnie, bo nie wiem, będzie wojna albo głód albo coś tam i złoto mi wszędzie przyjmą, nawet na Papui Nowej Gwinei. A papierowego pieniądza to oni w ogóle by nie wiedzieli, co to jest. I dlatego puszczamy do obrotu pieniądz gorszy. I w ten sposób z obrotu pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy, papierowy pieniądz jest gorszy. Więc nie jest to wcale tak trudno zrozumieć. Wystarczy sobie, to, co ja bym zrobił w tej sytuacji. Czy to prawda, że otwarte banki kupują właśnie złoto bardziej niż ostatnio? Prawda. Do czego to zmierza? A moim zdaniem, moim zdaniem to jest sygnał, że pieniądz papierowy może się okazać niepewny, że lepiej się przygotować na te niepewne czasy i właśnie mieć złoto. Czy to ma związek z tym, co się dzieje teraz wokół Iranu?
Bardzo możliwe, bardzo możliwe. To jest zresztą, to się powtarza taka sytuacja. Przed pierwszą wojną światową wszystkie państwa, które później tam wzięły udział w tej wojnie, miały dosyć dobrze rozwinięty przemysł, miały wyćwiczoną armię i dobrze dowodzoną i te. No i zakładały, że wojna nie potrwa dłużej jak 6 miesięcy. I na to były finansowo przygotowane. Na to były finansowo przygotowane. No ale ponieważ wszystkie miały dobrze rozwinięty przemysł, wszystkie miały armię dobrze wyszkoloną, to wojna się nie chciała skończyć. I co wtedy zrobiły państwa wojujące? Nie mogąc obrabować obywateli państwa nieprzyjacielskiego, obrabowały swoich. Obrabowały swoich, bo wprowadziły przymusowy kurs walutowy i odstąpiły od standardu złota. Wprowadziły przymusowy kurs walutowy, krótko mówiąc, obrabowały własnych obywateli. To Milton Friedman też mówił, że gdyby spółka akcyjna funkcjonowała tak jak państwo, to już dawno wszyscy członkowie zarządu by powędrowali do więzienia. No ale państwo to tam funkcjonuje, a tak jak chce, no i tyle. Ale my... Tak, tak. Kto? No, płacili mu, bo im tam doradzał, ale to on miał bardzo ciekawe spostrzeżenia. Nie wiem, czy tu państwu o tym mówiłem poprzednimi razami. Otóż no, takie pytanie Friedman postawił. Ile jest sposobów wydawania pieniędzy? 4. No to państwo wiedzą, to już nie będę mówił. No, no więc to mówię, to są takie rzeczy, które nie przekraczają możliwości umysłu ludzkiego, a kto tam więcej mówi, to od złego pochodzi. Od złego pochodzi, bo to tylko, żeby tam skomplikować proste sprawy. A sprawy trzeba upraszczać maksymalnie i wtedy każdy zrozumie, bo to nie jest jakaś wiedza tajemna. Owszem, są tam skomplikowane różne, że tak powiem, operacje finansowe, to jasne, to są, ale to one dlatego są skomplikowane, że wymagają tego, żeby kogoś podejść. I tam, no, a to oczywiście oszuści mają całą gamę takich możliwości. Natomiast no, to jest to pewna prawidłowość, że człowieka uczciwego dosyć trudno jest oszukać. Najłatwiej oszukać człowieka, który liczy na to, że on sam kogoś oszuka. No jak każdy, kto tam próbował zagrać w 3 karty na jarmarku, to wie, że to jest właśnie tak. Każdemu się wydaje, że on tego tam przejrzy, te 3 karty, a tu się okazuje, że nie. Tylko takich im dawać, tym jarmarcznym filutom. Proszę bardzo. Ja na temat ujemnej rentowności obligacji. Proszę. Ujemnej rentowności obligacji, które się teraz sprzedają w Europie i w Japonii, że na przykład ktoś kupuje obligacje, które są oprocentowane niż 1%. No, musi mieć w tym jakiś interes, wie pan. To tak jak, nie wiem, czy państwo pamiętacie lalkę. Jak Wokulski Szlangbaumowi kazał, obstalował mu, żeby kupił kamienicę należącą do ojca Izabeli Łęckiej. No i Wokulski kazał Szlangbaumowi przepłacić tę kamienicę. I stary Szlangbaum powiada tak: jak ja bym pana nie znał, to bym powiedział, że pan robi zły interes. Ale ponieważ ja pana znam, to ja powiem, że pan robisz dziwny interes. Więc to jest taki dziwny interes. O, a jakie motywacje się za tym kryją, to trzeba by za każdym razem to sprawdzać. O prawdę trzeba walczyć, o swoje własne racje. Jak ktoś się pcha, to człowiek wychowany dobrze zwykle mówi: okej, proszę bardzo. Ale chamstwo myśli, że jeżeli się ustępuje, to nie dlatego, że tak babcia wychowała w domu, tylko dlatego, że ja się boję. No w tej chwili chamusi musi dostać w zęby. Jak dostanie w zęby, to jest cytat z księcia Pierre Jasławskiego.
czyli świętej pamięci pana, to byli rodzina z Wileńszczyzny, mówi, na chamstwo odpowiada się jeszcze większym chamstwem. Tak mówił książę umarł w Szkocji. I tak trzeba, po prostu. Nie tylko walczyć o prawdę, ale również zapamiętać sobie, że po drugiej stronie jest tendencja do tego, żeby narzucać się w sposób bezczelny i chamski. Jak dostaną w zęby, to się uspokoją. Do następnego razu. W zęby. W zęby. I trzeba za każdym razem wypunktować. A to jest dawanie intelektualne w zęby. W zęby dawanie intelektualne jeszcze na takim poziomie, że prawie każdy, który się interesuje, zrozumie.